Dzień dobry, witam Was serdecznie z Görlitz 24 października 2023 roku. Zapraszam do refleksji Marka Konstantego Zygadło. Czas teraźniejszy, prosty, zaprasza Cię teraz, do tej chwili, która trwa, w nadziei na spotkanie z Tobą. Zobacz swoją chwilę, tylko teraz jesteś prawdziwie. Było. Zamknęło drzwi i klucz wrzuciło do studni. Było, ani nie jest. Ani już nie będzie, a jutro nie nadejdzie. Zawsze jest tylko dzisiaj. Ta święta chwila istnienia, najwyższa pora na spotkanie w Twoim świętym świętych, w bezwarunkowej miłości Twojego serca. Przywiązani do swojego smutku, z niedowierzaniem patrzymy na chwilę wyzwolenia, która nie daje radości. Rozsądek mówi, jest okej, a serce skąpane w smutku kołacze się w piersi monotonnie. I jeszcze jakaś nadzieja po kątach się miota, malutkie ziarenko. Czy urośnie z niego piękne drzewo? Przebudzenie jest powrotem do rzeczywistości. Jeśli jednak do iluzji tylko, to sen był we śnie i przebudzenia nie było. Nadal będziesz wśród wytworów chorej wyobraźni. Może się boisz? Nie bój się. Poproś o dar przebudzenia, widzenia, wyzwolenia, oddychania prawdą o rzeczywistości. Czytał Bogdan.